Kremlowskie media Rosja 24 o wojnie na Ukrainie. Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału i obejrzenia playlist, które Was interesują. Zachęcam również do obejrzenia poprzednich filmów związanych z wojną i innymi tematami oraz również z propagandą kremlowskich mediów. I przechodzimy do tematu. Jak piszą kremlowskie media. Kijów, Charków i wiele innych miast jest zablokowanych. Burza nie jest wykluczona. Rosyjskie siły zbrojne zablokowały Kijów, Charków, Czernichów. Sumy i Nikołajewa. Powiedział na odprawie generał pułkownik Siergiej Rudzkuj, pierwszy zastępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji. Transmisję przeprowadziła stacja telewizyjna Rosja 24 i platforma medialna Spójrz. Generał poinformował, że rosyjski sztab generalny początkowo nie planował szturmowania ukraińskich miast w celu zminimalizowania strat wśród ludności cywilnej i personelu jednostek sił zbrojnych. Niemniej jednak nie wyklucza się napaści. Przedstawiciel MON-FR poinformował też, że Cherson i większość obwodów zaporoskich znajduje się pod pełną kontrolą strony rosyjskiej. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wyrządzają szkody w obiektach infrastruktury wojskowej, personelu i wyposażeniu sił zbrojnych Ukrainy w celu związania swoich sił i uniemożliwienia wzmocnienia ich zgrupowania w Donbasie. Nasze siły i środki będą skoncentrowane na najważniejszym, całkowitym wyzwoleniu Donbasu, powiedział Rudzkuj. Rosja 24 zaatakowała również prezydenta Bidena, po raz kolejny zresztą. Spotkaniem z Dudą Biden jadł pizzę z najlepszymi. Kanał telewizyjny CNN pokazał spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z wojskiem 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej Stanów Zjednoczonych, stacjonującej w polskim Rzeszowie. Taka okazja pojawiła się w jego harmonogramie ze względu na opóźnienie w przybyciu Andrzeja Dudy na negocjacje. Samolot prezydenta RP został zmuszony do awaryjnego lądowania w Warszawie. Polski przywódca poleciał do Rzeszowa samolotem rezerwowym, informuje RIA Nowosti. W tym czasie Biden komunikował się z armią amerykańską. Najpierw, według puli Białego Domu, odwiedził fryzjera, a potem przyszedł do jadalni. Jesteś najlepszy i walczysz dla nas w historii świata. To nie jest przesada, powiedział armii amerykańskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapytał następnie, czy skończyli posiłek i poprosił o pozwolenie na zjedzenie z nimi posiłku. Jeśli posiłek dopiero się zaczął, zjadłbym fasolę, powiedział Biden, ale zaproponowano mu pizzę. Prezydent Stanów Zjednoczonych i żołnierze, którzy byli obok niego, wzięli kawałek. Po rozmowie z wojskiem Biden udał się na spotkanie na temat sytuacji humanitarnej na Ukrainie. Wtedy powinny odbyć się jego negocjacje z Andrzejem Dudą. Choć z opóźnieniem. Szefowie państw spotkali się w Rzeszowie, nadawany przez Telewizję Polską.